A to żadne przestępstwo oglądać samotnie telewizję. O co chodzi? Chyba nie jestem podejrzanym w tej sprawie. Przyznaj się w końcu, że zamordowałaś mojego męża, Tenziro! Pani oszalała? Dlaczego miałbym to robić? Może on sam się zabił, bo nie mógł was znieść. Zawsze go prześladowałaś. Zawsze coś z nas miałaś. Ta mała prostytutka, wszystkie te harce w krótkich spódniczkach bez przerwy prowokowały jego męża. Niech pani uważa, co pani mówi. Pani wstrętny mąż zawsze oglądał się z Natalią, kiedy tylko mógł. Nienawidziła go. Gdzie teraz jest twoja siostra? Odbywa się casting do wszystkich naszych produkcji paradokumentalnych, Dlaczego ja, Trudne sprawy, Pamiętniki z wakacji, Nieprawdopodobna jednak oraz dwóch nowych produkcji, które ruszą we wrześniu. W Śradzu jeszcze nigdy castingu nie organizowaliśmy, a teraz w wakacje właśnie staram się podróżować z naszym castingiem, żeby jak najwięcej nowych twarzy umieścić w naszej bazie i po prostu mieć większe pole wyboru, jeżeli chodzi o nasze produkcje. Mamy odegrać rolę starszego brata, który zamordował pana Nowaka, który gwałcił wcześniej młodszą siostrę. Dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w castingu? Jestem ogromną fanką wszystkich tych programów. Często ze znajomymi oglądamy je wspólnie, wieczorem zajadając chipsy i popijając piwo. I wspólnie dyskutowaliśmy o tym, czy nie wybrać się na casting do Wrocławia. Ale z racji, że casting pojawił się w Śradzu, nie wyobrażaliśmy sobie nie wybrać się tam. Bo lubię. Takie nowości to ja lubię. Jeszcze na takim czymś nie byłem. Po prostu lubię takie sprawy, telewizja, modeling. Lubię po prostu, że coś się dzieje, tak? No i stwierdziłem, że jak się radzą, coś w końcu się takiego znalazło, no to musiałem przyjechać. To jest przede wszystkim ciekawe przeżycie, jakieś nowe doświadczenie, tak? Trzeba korzystać z życia, skoro jest taka okazja, jeszcze jak się radzą, no to tym bardziej. To było moje marzenie od dziecka, oglądam Trudne sprawy. Podziwiam aktorów, którzy tam grają. Myślę, że mam podobne szanse. No bo nigdy na takim czymś teoretycznie nie byłem. Chciałem zobaczyć, jak to wszystko wygląda i no i tak jakoś znalazłem ogłoszenie. Ktoś mi na Asku, takim portalu wysłał linka i no i zobaczyłem sobie, co to jest i przyszedłem. Trochę się spóźniłem, nie ukrywam, bo to ja, ale przyszedłem. Jestem tu. Czy te programy, do których dzisiaj jest casting, to twoje ulubione programy, czy oglądasz je na co dzień? Oczywiście. Moje ulubione programy telewizyjne to zwłaszcza Pamiętniki z wakacji, ale lubię też oglądać Trudne sprawy, Dlaczego ja. Generalnie forma tego programu strasznie trafia w mój gust. Kiedyś je oglądałem, teraz już trochę mniej, no ale ciągle jednak wracam do nich, czasami jakieś powtórki czy coś. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać aktorem w państwa produkcjach? Trzeba przede wszystkim swobodnie zachowywać się przed kamerą, improwizować, być emocjonalnym. Na to głównie zwracamy uwagę. Czy konieczne jest jakieś doświadczenie w branży? Nie, doświadczenie nie jest wymagane. Także to są seriale dla amatorów. Pierwsze doświadczenia zdobywają osoby, które u nas występują właśnie u nas. W którym programie najbardziej chciałbyś zagrać? Najbardziej chciałbym wystąpić w Pamiętnikach z wakacji, ponieważ wyjeżdża się wtedy do Lorette Demar. Uważam, że byłaby to doskonała przygoda, którą zapamiętam na całe życie. Chciałabym zagrać piękną dziewczynę w bikini w Lorette Demar. Mogę zagrać, nie wiem, pedofila, mogę zagrać złodzieja, mogę zagrać bandyta, mogę zagrać jakiegoś, nie wiem, miłośnika jakiegoś tam sportu czy czegoś, także mi to jest tam rybka. A czy masz jakieś przygotowanie aktorskie, czy wcześniej już w czymś grałeś? Próbowałem balet, ale niestety.